do waszej matury rozszerzonej zostało 28 dni, a dzisiaj mam dla was takie zadanie, no, z nierówności z dwoma modułami. Natomiast chciałem wam pokazać patent, jak tak z takimi nierównościami można sobie szybciej poradzić. Zapraszam. A po co mi ta matma? No i oczywiście standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. Oczywiście standardowo będę wdzięczny za hashtag komentarzu rozszerzony maraton 2024. Razem z algorytmem będziemy wdzięczni. No i wpadajcie na Discord, możecie podsyłać nam swoje propozycje zadań. No dobrze, zadanie za 4 punkty otwarte, rozwiąż tego typu nierówność x kwadrat minus 3x plus 2 w module jest większe równe od modułu z x minus 1. Słuchajcie, to zadanie można zrobić na kilka sposobów. Pierwszy, tak typowo, jakbyśmy chcieli rozwiązać tego typu zadanie z dwoma modułami, no to najprawdopodobniej siatką znaków, czyli można by było sobie wyobrazić, że to, co pod pierwszym modułem, to jest nasza jakaś funkcja f od x, a to, co pod naszym drugim modułem, to jest jakieś g od x, tak? Szukamy miejsc zerowych tych funkcji, no to tutaj, jak tak patrzę, mnożenie 2, dodawanie 3, no to 1 i 2 chyba wyjdzie, czyli x będzie równy 1 lub x będzie równy 2. To w sensie x po prostu, dobra, zróbmy 1, 2. Natomiast tutaj w miejsce zerowe to jest 1. No i na zasadzie robimy sobie siatkę znaków. To jest jedynka, tu jest dwójka. Parabola ma ramiona do góry, czyli ona będzie wyglądać w jakiś taki sposób. Nasza funkcja liniowa jest rosnąca, przechodzi przez jedynkę, czyli będzie wyglądać w taki sposób, tak? I rozdzielamy to potem na trzy przedziały. Od minus nieskończoności do jedynki, od jedynki do dwójki, od dwójki do nieskończoności. Trzy przypadki, trzy nierówności, trzy części wspólne, na koniec suma przedziałów. No i mamy to zrobione tak dość typowo. Natomiast no, jak chcecie zobaczyć typowo, jak to się rozwiązuje, to tu macie w ogóle materiał właśnie dokładnie z takiej nierówności, gdzie tam była funkcja kwadratowa przy okazji. Natomiast tutaj bym wam chciał pokazać pewien patent, bo można to zadanie zrobić o wiele szybciej. Bo zauważcie, że tak, to co już w ogóle przy liczeniu tych miejsc zerowych można zauważyć, to rzeczywiście, że w tej żółtej funkcji to tu i tu się jedynka pojawia, więc może byśmy tą żółtą funkcję sobie rozbili na postać iloczynową. Czyli mamy sytuację, że pod modułem mamy x minus 1 razy x minus 2, cyk, a ten moduł przerzucę na lewo. Czyli będzie minus moduł z x minus 1, cyk, większe równe 0. Dobra. No i teraz tak, korzystając z własności modułów, że jeżeli jest mnożenie pod modułem, to można to rozbić na dwa moduły, tak, mam na myśli taką własność. O, no to tu możemy zapisać, że to będzie moduł z x minus 1 razy moduł z x minus 2 minus moduł z x minus 1 większy równy 0. No i co by można było tu zauważyć? Można by było zauważyć, że przecież x minus 1 w module, x minus 1 w module pojawia się w dwóch składnikach, więc wyciągnijmy to przed nawias, czyli mamy moduł z x minus 1 wyciągnięty przed nawias, a w nawiasie zostanie moduł z x minus 2 z pierwszego składnika, stąd zostanie po prostu minus 1. Zamykamy nawias. I to ma być większe równe 0, nie? No i co dalej? Co dalej? No co to za patent? O co tu chodzi z tym patentem? No patent polega na tym, że wiemy z własności modułów, że dla dowolnej liczby rzeczywistej albo wyrażenia moduł z tej liczby jest zawsze większy równy 0. To jest święty graal modułów, tak samo jak z kwadratami jest. No to na pewno na tej podstawie możemy stwierdzić, że ten pierwszy cały moduł jest zawsze większy równy 0 dla x-a dowolnego. To jest prawda, nie? No dobra, i my zauważcie, że co my mamy sprawdzić? My mamy mnożenie tego wyrażenia razy to wyrażenie i mamy dostać liczbę większą równą 0. Czyli skoro wiemy, że pierwszy czynnik jest na pewno nieujemny, większy równy 0, to razy co da nam na pewno również liczbę większą równą 0? No razy również, czyli to ta nierówność cała jest równoważna z tym, że to, co jest w tym żółtym nawiasie, czyli to nasze x minus 2 w module minus 1 musi również być większe równe 0, bo to jest prawdziwe zawsze, czyli pierwszy czynnik jest zawsze dodatni, więc żeby to było, ta nierówność była spełniona, to drugi czynnik również musi być nieujemny. No i wystarczy rozwiązać tego typu nierówność. Taką, nie taką podwójną. No to to już raczej przedszkole powinno być. No zrobimy to moją ulubioną metodą, czyli na szybko na osi, czyli moduł z x minus 2 większy równy 1. No to patrzymy, że jest odejmowanie pod modułem, czyli odległość naszej, co? Naszej dwójki, czy tego x od naszej dwójki ma być większy równy 1. No to odległość tu 1, tu 1, tu jest 3, tu jest 1, przedział domknięty i odległość ma być większa równa, czyli w tą i w tą. Czyli nasz x będzie należał
od minus nieskończoności do jedynki domkniętej, suma od trójki do nieskończoności. Trochę patent na własności z modułami. Pamiętajcie, że moduły właśnie często z modułami można sobie troszkę łatwiej poradzić. No oczywiście dla chętnych możecie sobie to rozwiązać metodą klasyczną i zobaczyć o wiele dłużej. Czy jakiś tutaj dopisek? No można tu zrobić dopisek. Ja bym tutaj dorzucił po prostu komentarz, że iloczyn nieujemny dla czynników nieujemnych. No myślę, że taki komentarz byłby dobry. Pytanie, czy to by nie mogło być większe od zera? Nie, bo drugi czynnik też może być zerem, nie? No jeden i drugi może się wyzerować. Także tutaj musi być bądź równe. No dzisiaj taki szybki materiał, natomiast na patencie mam nadzieję, że coś wam to da. No i na koniec praca domowa, nie, też właśnie jakaś nierówność z dwoma modułami. Napiszcie po prostu w komentarzu odpowiedź do tego zadania w formie x należy do przedziału oczywiście, nie? Miłego dnia życzę, owocnej nauki, widzimy się jutro o 20:30. A po co mi ta matma? No a tutaj trzymajcie ten materiał właśnie typowo klasycznie, jak rozwiązać nierówność z dwoma modułami.